styczniu cała Polska przygotowuje się do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych”. Nie inaczej jest w Mysłowicach, gdzie w ostatnią niedzielę miesiąca będziemy bawić się na sportowo. Sztab 31. finału WOŚP mieści się tradycyjnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. To tu wolontariusze będą odbierać i rozliczać swoje puszki. Wolontariusze, których mamy 120 w tym roku, będą, tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, meldować się po odbiór pakietu wolontariusza już od godziny 7.29 stycznia. Kwestujący w naszym mieście jak zwykle będą mogli liczyć na ciepły posiłek, a nad ich bezpieczeństwem będą czuwać m.in. miejskie służby. Wolontariuszy będzie można oczywiście spotkać na terenie całego miasta. Służby policja i Straż Miejska są powiadomione, żeby miały baczenie na naszych młodych wolontariuszy. Oczywiście na teren naszego sztabu nie będą mogły absolutnie wejść osoby, które nie będą posiadały identyfikatorów, więc tutaj ta kwestia nie uległa absolutnie zmianie. Niezmiennie też osoby niepełnoletnie będą zbierały datki pod opieką dorosłych. Jeśli jednak nie będziecie w stanie tego dnia wrzucić pieniędzy do puchy, możecie już teraz wpłacić je za pośrednictwem e-skarbonki CKZiU lub wziąć udział w jednej z wielu internetowych aukcji. Skarbonki zewnętrzne Mysłowickiego Sztabu znajdziecie już także m.in. w butiku Diamond przy ulicy Dzierżonia, sklepie Knefle przy ulicy Mikołowskiej czy firmie Ulma Construction Polska na Jaworznickim Wysokim Brzegu. Orkiestrowa zabawa odbędzie się natomiast 29 stycznia w hali Mosiru przy ulicy Bończyka. Drużyny złożone z przedstawicieli miejskich jednostek rozegrają turniej o Puchar Prezydenta Mysłowic, będą też pokazy taneczne i oczywiście licytacje rozmaitych fantów. Jeśli macie unikatowe przedmioty, które chcielibyście przekazać na licytację, przynieście je do Urzędu Miasta lub Mysłowickiego Ośrodka Kultury do 27 stycznia. W tym roku w naszym mieście będzie można wylicytować m.in. piłki tenisowe z podpisem Agnieszki Radwańskiej z prywatnej kolekcji naczelniczki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Mysłowice Agnieszki Stec, czy plastron z autografami polskich skoczków narciarskich przekazany przez mysłowicką radną Agnieszkę Harmatę. Za wylicytowane fanty będzie można zapłacić bezgotówkowo w terminalu. Z finału na finał mysłowiczanie są coraz bardziej hojni. W ubiegłym roku uzbieraliśmy ponad 107 tysięcy złotych dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Tegoroczne środki posłużą do zakupu sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii i wirusów, którymi zakażenie może prowadzić do sepsy.